Hej, dzisiaj przychodzę do Was z takim ciekawym zestawem. Diamond painting będzie trochę inaczej. Są to takie kuleczki, które pod wpływem wody się łączą i wychodzą takie oto słodziaśne figurki. Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać na koniec. Cały zestaw prezentuje się tak. Tam mieliście nazwę, jak to się nazywa ogólnie. Bardzo łamacz językowy. Teraz pokazuję Wam, co jest w środku, jeśli się dostanę do niego. Udało się. I tak, mamy karton. I taki oto dwa opakowania. Pusto. I tak, tutaj mamy te kuleczki i diamenciki takie też są i opakowanie na wodę. Okej, kuleczki mamy. I tak, niebieskie, różowe są kuleczki, zielone, niebieskie diamenciki, żółte diamenciki, pomarańczowe kuleczki, brązowe kuleczki, białe kuleczki, różowe diamenciki oraz czarne kuleczki. Tak, no i ten pojemniczek bardzo ładnie wykonany, z gwiazdką na górze, słodki bardzo. Jedyne co mnie zdziwiło, że tutaj nie ma takiego, wiecie, do psikania, tylko jest tak do lania tej wody, trochę to jest dziwne. No ale zobaczymy, jak to się sprawdzi. Przetestujemy. I kolejną rzeczą jest ta tacka na te kuleczki i obrazki, które można wykleić chyba. Można to tak powiedzieć, że wykleić. Też ładnie wykonane to wszystko jest. Ogólnie to jest zestaw 4+, ale zobaczymy, czy 4+ da radę. Ja mam więcej lat, więc i w ogóle nie wiem, czy to jest za małe dla dzieci w takim wieku. Szybkie przejście. I tak, poszłam po przybory z mojego diamond paintingu po tacki. Nalałam wody, mam długopisy swoje, pęcetę, pinsetę, nożyczki. I bierzemy się do pracy. Dziś zrobimy... to jest chyba Dora. Gdzie jest Dory? Dory. To jest Dory. Dziś będzie Dory. Oczywiście odwrotnie wsadziłam. Tak, teraz się wszystko zgadza. Zaczynamy od niebieskich kuleczek. Tu posypało mi się wszystko. Ale zdążyłam złapać. Bardzo latające te kuleczki są. Spróbujemy tym długopisem. Niestety bardzo słabo to wychodzi. Nie chcą się w ogóle trzymać. Spróbujmy teraz tego. Do tego się przyklejają, ale za bardzo nie chcą się odklejać. A jednak niewygodne to jest. Palcem zobaczymy. O, przesadziłam. Zobaczymy jeszcze pęsetem, czy da radę lepiej. Bo nie wiem, co jest dla dzieci 4+. Przyspieszę Wam tutaj ten efekt, bo za długo mi tu schodziło to wszystko.
Teraz wylałam wodę na to wszystko, ale powiem wam, że zajęło mi to bardzo długo. Ten filmik byłby bardzo długi, gdybym go nie przyspieszyła. Okej, zwalniamy. Teraz będziemy próbować to odklejać, ale niestety, jak widzicie, tutaj miałam problemy. To jest po godzinie czasu, jak leżało to wszystko i odpoczywało sobie, żeby wyschło, przepraszam, będę się poprawiać. I sami zobaczcie, że ciężko to odczepić. Woda jeszcze jest pod spodem. Musiałam wziąć chusteczkę. I dało się to podnieść, ale to jest wszystko mokre. Odpadały mi te koraliki. No tutaj diamencik akurat odpadł. I zobaczcie, co się za chwilę stanie. Jesteście gotowi? Tak, właśnie w tym momencie popsułam sobie swoją rybkę. Ale no niestety, bywa i tak. Szkoda wielka. Nie dało się już tego naprawić za bardzo. Próbowałam, ale nic z tego. Później jeszcze zlałam wodą. Jakoś to przyczepiło, ale tak trzymało się na styk. Tutaj sami zobaczcie, że odpadło mi to ponownie. I tu już jest po jakichś takich 4 dobrych godzinach. I nadal się lepiło, nadal się kleiło to. Takie było nieprzyjemne. Tutaj wszystko zostało i niestety udało mi się tylko zrobić w ciągu dnia tą rybkę tylko. Nie było możliwości robienia innych tych figurek. Więc taka zabawa, wiecie, długotrwała to jest. I tutaj już efekt na drugi dzień, czyli jakieś 12 godzin, nawet trochę więcej. Prawie to wszystko wyschło, jeszcze tak minimalnie się lepiło. O, tak jak widzicie, przylepia się do ręki. Ale ogólnie trzeba kolejnej części i jakbyście chcieli zobaczyć, to następne. Do zobaczenia, bye!